Co prawda idą święta, ale w Pokaboku jest nowy dodatek ubrankowy. Ale może pojawią się jakieś sweterki z reniferem czy czymś takim, na przykład takie coś, co mam na głowie. Dobra, to kupujemy! Jest aktualizacja, Kitek, zobacz, aktualizacja w toce! Jaka aktualizacja, co to jest? Nowy dodatek, co prawda chyba jeszcze nie świąteczny. Nowy pakiet stylówek? Czy to będzie świąteczne? Nie, świąteczne. Stylowy wieczór. To wygląda jak karnawałowe, ale przecież karnawał to nie najpierw święta, no ludzie! Są same ubranka czy coś jeszcze? Fryzury? Tak, to jest karnawał. Aha. To jest Kitek Nowy Rok, to jest Sylwester! Co? Na 100%! Dobra, zaraz się przekonamy, bo... Czemu tu są? A nie, myślałam, że to są 13 strojów, 6 postaci czy fryzur, 10 czapek. Dobra, no to kupujemy i widzimy się za parę chwil. No to co ty na to, Kitek, żeby zacząć? Robimy wielki pokaz mody! Ale jak te gaśnice? No dobra, zanim przebierzemy nas, to zobaczmy na nowej postaci albo na Misadze. O, cześć Misaga! No Misaga już nie będzie Misagą, ponieważ zobaczymy, co mamy tutaj takiego nowego. Jeśli chodzi o takie rzeczy, to raczej pewnie chodzi o fryzury, czy nie o fryzury. Tak, tak, 6 nowych fryzur, to są nowe fryzury. To są chyba, tak, to jest wszystkie 6 nowych fryzur. Najbardziej podoba mi się ta, śliczna jest, ojejciu. Damy różową, no bo będzie taka alamufinka. Tutaj zobaczymy, a przecież 6 nowych fryzur? O, nie, to nie są, a może to są te? Ja nie wiem, nie widziałem, jakie to są te nowe fryzury. O mateczko, dobra, no trudno, nie zauważyłam. Nie, nie, te na pewno były, te na 100% były. Więc w takim razie weźmiemy po prostu może to, to jest ładne. Zobaczymy w brodach, też nas nie interesuje, oczy nie. Ciuszki, no dobra, Kitek, może zrobimy tak, że ja zrobię jedną postać, zrobisz drugą, później przemienimy nasze postacie i widzowie zdecydują w komentarzach, komu lepiej poszło. Lepsza stylówka? No. Chcę gaśnicę, tak jak powiedziałem. No dobrze, później pójdziemy na bal. Okej, okay, tu są gejerki. O, a co ma bal do gaśnicy? Jakie to wszystko boskie. To w ogóle jak za czasów mojej mamy, ale fajne. To? No. Takie bufiaste to są te, tak? Tu jest coś takiego, takiego. Niby ładna. O, ta jest ładna, ta jest dobra. Jednak ta jest ładna, ta też. Nie, no to, i to są z czasów mojej mamy, naprawdę. Spodobałoby jej się to. Szlafroczki, nie, to też nie. Tutaj nie. No dobra, czyli to są tylko te wizyty. Chyba przeoczyłam. Co to jest? Syrena! Jak to być Mikołajem? Mikołaj! Ja zająłem. Sam sobie decydujesz. Czapencje, ale nie w czapencjach, tylko może w jakichś kapeluszach. O, zimowy kapelusz. Zimowy kapelusz. Dobra, super, ale kucharza, to i tak jest. Ej, to, ale tu jest dużo rzeczy. Co to jest? To są imprezowe czapeczki! A czy to jest elfia? Nie, to jest pomidor? Co to jest? Bakłażan! Korona! Czepek do pływania! A ja cię kręcę! Za długo! O matko! Za dużo nie robiliśmy nowych chyba postaci! To bardzo mnie to cieszy wszystko tutaj, dobra, tutaj mamy... O nie, to jest dla Bobaska, to tego nie chcemy. No dobra. Na pewno były jakieś okulary. To ja może tak, skoro tak, bo tak, robię tą postać i mufinkę, więc muszę zrobić dwie super postaci, żeby wygrać tą konkurencję. I to bym ubrała na tą postać, mieliłabym jej troszeczkę włoski. A czy ty masz po prezenty w ogóle? Pójdziemy dzisiaj. Bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale Toka skończyła, obchodzi 5-lecie swoje. 5 lat już ma Toka. Matko, żartujesz. Tak, Toka ma już 5 lat, bo ma tak czas na świętowanie urodzin. Ależ to! No oni mają balona z lemurem! Zdejmij mi ten czepek z głowy. Chcę balona z lemurkiem. Już jest, okej, dobra, zdjęłam. Tylko jak ty się, co ty robisz w ogóle? Kolor włosów jej chyba zmienić, bo mi nie pasuje. Korona, to będzie księżniczka. Tak, księżniczka! No to będzie księżniczka, tylko czekaj, daj mi zmienić te włosy, bo mi się nie podobają. Tak, to są takie balowe typowo, zobacz, garnitury, jakieś takie inne rzeczy. Dobra, ja już pierwszą osobę skończyłam, wracam tutaj i teraz szybko jeszcze przemieniam mufinkę i zaraz wchodzisz ty. W mufince tylko zmienimy jakąś sukienkę. Ja na początku idę odebrać 5-letni prezent. O, teraz urocza wyglądasz. Myślisz? No, z takim serduszkiem, jak elegancko. Tak zostawiam, Kitek, teraz twoja kolej, proszę bardzo. Dobra, ale ja na początku muszę się przebrać, a potem lecę szybko na naszą pocztę, ponieważ gdzie to jest? Co ja mogę tu zmienić sobie? Gdzie tu są, chcę skarpetkę? Tutaj. A to, okej, okay, dobra, nie było, macie. Nie, nie, to, gdzie? To, o. A to są nowe? Patrz na fioletowy, patrz na fioletowy. Czekaj, ten, fioletowy. O, jak ten? No. Okej, okay, może być, dobra. Ej, piżo, ja, nie, dobra, tego nie chcę. Gdzie tu są jakieś czapki? Okulary chcę, o, dobra. Od dzisiaj jestem inteligentny. Tak. I jeszcze brakuje nam jednego. Kasku sportowego, to jest to, co... Nie, dobra, dobra, nie, jednak bez kasku. Nie. Czyli są jakieś tu fajne czapki? Gdzie tu są czapeczki? Tu jest czapeczka. No i teraz wyglądam, wyglądam jak konduktor. O, tak, będę, zobacz, taki pół na pół, niby elegancko. To jest fajne, to ci pasuje. Czapusia. No nie, ta, zdecydowanie, dobra. Ty też lubisz. Ale ja na razie tu wchodzę. Jak się wchodzi do gry? Jak się tu wchodzi? Ej, muszę wyjść? Tak. Dobra, wychodzimy, ponieważ ja lecę zobaczyć prezent. Ja chcę zobaczyć prezent z okazji
pięciolecia Toki. Jestem ciekawy, kto gra od samego początku z was. Napiszcie w komentarzach, jak ile długo lat? Macie Tokę. Tak, ile lat? Ile czasu? Może niektórzy ile miesięcy? Napiszcie koniecznie. Okej, okay. Ty też. A, bo ty ją. To jest Mizaga? Mizaga w nowej wersji. Tak. Wychodzimy stąd i lecimy na pocztę. Poczta, poczta, poczta. Jak oceniasz w ogóle ten dodatek? Wiesz co? Często za 5 zł masz jakieś mebelki, a tu masz tylko i wyłącznie ubranki. Ej, bardzo tak mało. 6 fryzur, 13 ubranek i jeszcze jakiś ten. Dobra. Nas. Gdzie jesteś? Halo! I to sła. Ja osobiście nie oceniam jakoś super. Czy to jest nowa postać? Czy ty ją robiłaś? To jest chyba nowa postać. Nowa postać, tak, bo tam okay. Pisało, że jakieś nowe postacie. Czyli są nowe postacie. Może ten wielki bal. Dobra, klikamy! Pięciolecie Toki! Już jeden kliknąłeś. Jak jeden? Czapie. Dobra. Weź ty dostaniesz te. Nie, o, ja zabra... Zaj, no zabrały nam prezenty! Dobra, ja otwieram. Nie, ja otwieram. Nie, poczekaj, poczekaj. 3, 2, 1. O! Portmonetka, taka torbeczka, ładnie. Nie miałaś w środku? Możesz ją zjeść? Nie da się. Nie chcę jej zjeść, daj mi ją do ręki. No przestań, zostaw to, dobra. I teraz najważniejsze prezent, proszę mi tu zejść, dobra. Puszczamy go na linię i otworzymy go. Wszyscy się przygotujcie. Na bok wszyscy, na bok. Ja ej, nie mogę tam wejść, nie mogę tam wejść. Krokodyl tam może wejść, dobra, krokodyl otworzy. No krokodyl, no! Dawaj, otwieram! 3, 2, 1. Co to jest? Może na imprezę przygotowanie? Złóż to, złóż to. To się na pewno da zło. O matko, co to jest? Co? To jest taki przyjaciel nasz. On żyje normalnie. Zobacz. Żyje. I sztos. No mruga, no. Nie ty, ty pani. Elegancko. Jaki jak słodziaśny. Go też zaprosimy na naszą prezę. Teraz jeszcze stało. Tak, ale mnie interesuje jedno. Gdzie jest lemurowy balon? Gdzieś tu podobno był z okazji pięciolecia lemurowy balon. Ej, tej kartki no nie było. Ej, była, bofinka. Była 100%. Dobra, słuchaj, ja idę. Idź, teraz jeszcze musisz jedną postać stworzyć i robimy bal. I widzowie decydują. Aha, bal? Jeszcze musisz jedną postać stworzyć. A ja myślałem, że pójdziemy odkryć jeden nowy sekret, bo pamiętasz, że nie weszliśmy do tego starego dodatku? Dobrze, tam wejdziemy. I wszyscy pisali, Kitek, tam jest jeszcze druga karta, ale ja nie wiem gdzie. Robisz jeszcze jedną postać na szybko. Nie, to ty robisz postać. No to... Ja mam mojego robota na głowie. Gdzie jest mój robot? Dobrze, to widzowie doceniasz swojego robota w takim razie. Oceńcie naszego robota! W którym dodatku było tamto? No taki nowy, budowałeś dodatek. Nie pamiętam jak on się nazywał. Szkoła przy ulicy Ok. To była to. Idziemy do szkoły! Gdzie jest! Jest! To na którym piętrze? To jest to? Tak. Na pewno jest Ok! No, dobra, no, dalej drugie. Nieważne. Nie wiem, które, bo gdzieś tu jest karta podobno jeszcze schowana jedna. To na pewno tutaj nie było to. Tak, i tak. Weź przyłóż tą kartę, może teraz działa? No aha, teraz działa! Czyli się ścięło nam wtedy! Dlatego nie działało! Okej, okay, idziemy zobaczyć tajny sekret! Tu zrobimy bal, ależ to! No bo tu chyba się robi bal. No tak. Co ptaszek, czy on ma jakieś jajko? Nie, myślałam, że będzie miał jajko. Jak na niego kliknę, okay, też nie ma jajka. Okej, tu jest jakaś rurka. I co to jest za list? To jest jakiś makrowy krew. Nie, no to jest soczek. Naprawdę. To jest soczek! Poczekaj, Mufinka, no nie pij tego. Pszczółka! O, ej, ależ to! Poczekaj, poczekaj, a co to jest właśnie to? Pudełko? Kurczę, nie wiem. Ciężko powiedzieć, widzowie, napiszcie do czego to się przydaje. A tam jest kotek nowy, ja chcę kotka. Gdzie? No tam, po prawej, tu. Kotek. Tu! Kotełas! Go! Ej, słodko! Poczekajcie, czy tutaj jest coś do tworzenia na przykład? Chyba nie, bo wszystko jest na takich kolorkach, wiesz. Miętoski, czy ja mogę do tej koli dodać miętoski? Spróbuj, o matko, ej, tak jakby się dało, to sztos. Kurczę. Nie, no. Ej, dziwne, że nie ma czegoś takiego, to by było naprawdę fajne. Avatar World chyba prędzej. No, w Avatar World myślę, żeby samo było, że twoja postać sama wrzuca tego jeszcze. Fajne, bo to jest takie, wiesz, tajne miejsce w szkole, ale jednak nic takiego super. Dobra. No, szczerze myślałem, że to będzie coś lepszego. Ja też tak myślałam. Kitek, bo my zapraszamy tutaj naszych gości, którzy nam pomogą tu szybko coś naszkolić. Dobra, proszę bardzo, napiszcie, czy ja, czy Kitek mamy. Nie, no uważam, że obydwoje mamy lepsze sukienki. No ja mam lepsze. Ale napiszcie, która sukienka wam się najbardziej podoba. Mój garnitur fioletowy, elegancki. Nie, nie, nie. Impreza! To chciałam, nie, no, to jest imprezę. Dobra, Mufika, ty coś tu wymyślasz. O, chcę być pingwinem, zmieniłem zdanie. Poncz chcesz może? Tu mamy już poncz, super. O, nawet muzyka na żywo. Dobra, ja sobie wezmę troszeczkę ponczu, ty sobie weźmiesz troszeczkę ponczu. Widzowie, chcecie z nami spędzić Sylwester tak jak co roku? Jakieś live'y, różne zadania dla was oraz odcinki? Napiszcie koniecznie! Napiszcie w komentarzu Sylwester z Mufinką. Sylwester z Kitosławem! Dobra, no Sylwester z Mufinką i Kitkiem. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Dobra, Mufika, słuchaj, ale ty mi obiecałaś. Poczekaj, ty mi obiecałaś, gdzie jest moja gaśnica? Gdzie jest gaśnica? Pytam się, gdzie jest? Halo? Szukaj, jest, mam gaśnica! Jezus, o nie, to nie jest bidon. To nie jest gaśnica! Ej, deska! Wrum, jedziemy! Nie da się jechać. Jedziemy po gaśnicę! To jest damska! Nie da się spuścić Kitka w kiblu. Kitek! No co? Chciałem zawsze sprawdzić, no! Trzeba sprawdzać różne triki! Buziaki, pa!